Myśmy, tak jak mówię, były odcięte od wiadomości. Oczywiście był tak zwany kołchoźnik, czyli taki głośnik w celi, gdzie nam bez przerwy jakieś marsze wojskowe puszczano, co nas doprowadzało do szału. 17 na drugi dzień po wujku, po tej całej masakrze, po tej całej tragedii włączono głośnik i dowiedziałyśmy się, że była pacyfikacja wujka, że są ranni, że są ludzie, którzy zginęli, są ofiary śmiertelne. No i przyszedł klawisz, otworzył cele i tak takim nonszalackim ruchem tak nam rzucił trybunę robotniczą na ziemię do celi i powiedział: to sobie poczytajcie, jak się władza ludowa rozprawia z wrogami, jak się rozprawia z awanturnikami politycznymi, z anarchią. No i myśmy się z tej trybuny robotniczej z pierwszej strony dowiedziały, że tutaj na wujku strajk został spacyfikowany, że były ofiary. To było coś strasznego.